widać, jest jeździec, jest koń, no ale jak się mówi, szewc chodzi boso. Samodzielnie realizuje nagranie, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. I jedziemy. Przygotowanie jeźdźca do jazdy jest równie kluczowe. No, dlaczego? Proszę zobaczyć. Są to czapsy, sztyblety, czyli o, te buciki, bryczesy, czyli spodnie typowo jeździeckie. Szafranki witają. Ten znak nie bez powodu się tutaj znajduje. Dzień dobry. Jejku, jak my się dawno nie widzieliśmy. To chyba już 20 lat. Szarmancki jak zawsze. 20, nie. 2003 rok. Ale pan ma pamięć. Tak, to był ten czas. Tak, tak, dokładnie. Dobrze, to co, zwiedzamy gospodarkę. To się robi. Teraz ani jednej żywej duszy. Tylko pies jest. Często pan tutaj przychodzi, dogląda to miejsce? Tutaj dogląda codziennie. Pan to codziennie. Kosi się drzewo, potem wcina, drzewo się rąbie, pali się w piecach. Kiedyś tutaj tętniło życie. Pan zaczął pracę w którym roku? W 56. I do którego roku miał pan tą przyjemność tutaj być masztalerzem, prawda? Nie, nie byłem masztalerzem. A jaką funkcję pan pełnił? No, proszę panią, pierwsza to moja praca to był stażysta, na stażu był. Kończyłem staż i zostałem zootechnikiem. No właśnie, czyli tutaj najmłodsze konie były na nie, początku? Nie, klacze ze źrobakami. Klacze ze źrobakami. A w drugiej? W drugiej to były, proszę panią, ogiery stały tu po prawej stronie. Tam dalej stały cztery klacze. Dobryczki wyjazdowe, tam były klacze z rybakami, a na końcu była porodówka. A w trzeciej stajni? A w trzeciej była młodzież. Młodzież. Czyli tutaj była porodówka, tak? Tak. Jak to funkcjonowało? Na jakiej zasadzie? No normalnie, przychodziła klacz przed wyżrzebieniem do boksa. Cztery, pięć klaczy przychodziło na wyżrzebienie. W ciągu roku dużo źrebiąt było? No to tak było gdzieś 46-47 źrebaków. W tym obiekcie ile jest boksów? Tym tutaj jest 5 i tam jest 4 i tam jest 4. A na całej gospodarce dużo tych boksów? Wcale nie, tylko te w tej stajnie. Tam boksów cała była wolna. Nie? A najwięcej koni w latach świetności ile było w szafrankach? No to było, proszę pani, 50 lat było. Zawsze 6-8 stało tam na naszym ośrodku na Prusowie, a tutaj no to było 40, 45, 40. Kiedy zaczęła ta stajnia w szafrankach funkcjonować? Jakie proszę były pani, początki? W którym roku? Ojciec zakładał tę stajnię. To było 52, 53 rok. W trzecim roku to już zatwierdzona była stadnina. A i ogiery przyszły do krycia wszystko po kolei. A skąd te konie były ściągane? No to tata to kupował. Jeździł tam na Lubelskie, Rzeszowskie i od gospodarzy, nie? Którzy hodowlane musiały być z papierami po prostu. Właśnie, były rasowe. A jaka to rasa była? Rasa Wielkopolska. A ze stadniny koni w Plękitach też trafiały do was klacze? Nie, oni mieli swoje. Od nas potem, jak zlikwidowali się w 1951 roku, to do Plękit poszły też. Liski wzięły, kadieni tam się wzięły. Czyli od was poszły tam? Dobre konie tu były? Były, to bardzo dobre. Myśmy mieli 16 córek po jednym ogierze, po dumblu. A to był folut. Zasłużony? Folut. No to wie pani, zasłużony. To normalnie każdy ogier był zasłużony. Bo jak przypadkowe raczej jak się nie stawały czołowymi w stadninach. Nie no, to jak tego to brakowanie, wybrakowali, jak słabego potomstwa dawało rok, dwa, to wyrzucali, kastrowali do sportu się, nie przeważnie, bo to już konie wyjeżdżone były. Potem już ogiery, jak czołowy ogier, jak mówili, to już musiał być dobry, nie? Dobre potomstwo i sprawdzone. A jeżeli chodzi o konie w szafrankach, one były głównie do sportu, do rekreacji, do na matki? Do wszystkiego. W polu przecież na początku to wszystko w polu pracowało.
Pamięta pan imiona najbardziej zasłużonych klaczy z tej stajni? To była Siwki, trzy były. Jedno było, była Sparta, to przyszło z Warszawy, przywieźli, bo też nie mieli gdzie jej dać. To... Jak się nazywała? Była Sparta. Chodziła po Warszawie, zbierała na odbudowę Warszawy. Miała dwie skrzynki, takie skrzyneczki z boku, kur, jedna z drugiej. Chodziła i prosiła. Popusia, Alaska, kurde. Najbardziej to jej ojca to była i kochana to Alaska była. Pierwszy ogier to był Impet. Biało-czarny, tak jak poszedł do stada do ogniera. Srokaty. Tak był w Chwidzyniu. Jak poszedł po roku czasu, był na treningu, potem jak już tam zrobili przegląd, pracownik na sztale wyprowadzał z tego. Z boksa szedł na komisji, prowadził, ojciec stanął. I tego masztalerza mówi, puść go pan, on go puścił, przyszedł. Ojciec dawał impet, położył na te. Pamiętał? No. Koń pamiętny, nie jest kogoś. Tutaj była stanówka. Stanówka? Się kryło. Aha, czyli tutaj konie romansowały. Tak, kochały się. A jak to jest z nadawaniem imion? Bo to ktoś, kto ze światem jeździeckim nie jest związany, może nie do końca wie. I proszę panie, kiedyś na początku to się brało imię od ogiera, potem się brało od klaczy, od matki, nie? Ale przeważnie to wszystko, początkowo to cały czas było od ogiera. I ja pamiętam na przykład tą halę też i pod tym kątem, że tutaj nie tylko ta stanówka, ale również jazdy konne tutaj odbywały zwłaszcza zimą. Bo jak się nie kryło, to jeździli, nie? Tak, nawet no. W trzy konie no, tutaj ludzie się mieścili. Można było się pokusować, nie? A spadał pan z koni? Ojej. A wie pan, że ja tutaj kiedyś spadłam? Na tym właśnie padoku. I to był mój pierwszy upadek. Nie wiem ile wtedy miałam lat, może 12. Ale wsiadłam od razu. No, to cenne. Ja też siadłem. No właśnie, to taka dobra lekcja dla tych, co zaczynają jeździectwo. Nie ma się co bać. Trzeba wsiadać i dalej. Przed siebie. Trzeba iść do przodu. Tak jest. No ale tak jak pan wspominał, tutaj stajnie założył pana tata. Tata miał tylko pana? Nie, brat był i siostra jeszcze. Jak byłem taki jeszcze mały, to na kucyku jeździłem do pierwszego, na defilady się jeździło przecież. Pierwsze majowe przecież, to też na koniu cały czas jeździły tam. W siodle urodzony. Nie. No i dobrze. Z koniem na siodle wychowany. Dobrze, pan opowie, gdzie nas pan teraz prowadzi? Do kuźni. Kuźnia, właśnie, a nie każdy może wie, o co chodzi. Co tam się działo? No w kuźni to wszystko się robiło. Na mnie się klepało, brony się, zęby wykręcało, potem się zbijało, że prostowało, czy nawet klepało, żeby wyciągnąć, żeby była normalnie ostra. Ale chyba najczęściej to konie się prowadzało. No, to też w konkretnym się kuło się. Nie? Normalnie, jak wyprowadziłem, to normalnie nie dał się za nogę wziąć kuźnię. Tak. To są metody. No, bycie kowalem to takie bycie osobą kontuzjowaną i to nie raz. Nie, no tak się starało, że tak że się zawsze na linkę brało. Czy przód to też na linkę i ryzykownie nie zrobił. Tak się znajdzie podkowę, to jak ona powinna wisieć? Żeby wpadało do niej szczęście. No niektórzy już i tak wieszają normalnie, a niektórzy odwrotnie, nie? Jak na samochodach. Gdzie prawda, jak to powinno na samochodach być? Nieraz, nie? Się widzi. Przeważnie ci, co to konie chowali, czy w stadninach tego, to zawsze. Jeden miał tak, drugi miał tak, zależy to jak powiesił. No prawda? Nie. A pan jak uważa? Nie wiem, no tak. Ja to nie wieszałem. To jest siodło, gdzie jest normalnie na tym wszystkim podkładzie, to jest żelazny, ten jest drewno jest nie nałożone i dopiero jest na to nałożona skóra. Także on się rusza w środku, nie, bo to jest odchylane. Pracuje to, także jest do konia się dobrze dociska. Ale siodło siodłem, ma pan też o głowie, na czółek taki pleciony. Kiedyś przed laty były bardzo modne. Tak, teraz to różnie mają.
Jest, i wodze, wodze też plecione. I wędzidło. Wędzidło. To jest po prostu pana pamiątka. Zostawił pan sobie. Konia nie ma, ale jest siodło. No to no, się sprzeda się to niedługo. Może sobie sprzedać, bo potem należeć. Dlaczego stadnina koni w Szafrankach przestała funkcjonować? Jak ktoś miał konie i jeździł właśnie tego, to arystokracja. Nie zlikwidowali. W 71 w październiku. W 71? No. Oj, chyba później. Przecież jak ja tutaj zaczynałam jeździectwo, to były lata 90. A to myśmy mieli. To już prywatne wasze. To już prywatne nasze były konie. No właśnie, a kiedy one stąd zniknęły? W 2002. Ostatni już. Dwie siostry to są. O, proszę. No tak, kto jak kto, pan by miał nie pamiętać. A tego konia to na pewno pan pamięta. Jak się nazywał? Nubia. Tak jest. Tutaj ponownie ja na Pradze i koleżanka na Srokatej. Pamięta pan? No to była tej. Mira. Mira, no tutaj tego liśka klacz. I tutaj chciałam panu pokazać moją klacz. Teraz mam swojego konia. Nazywa się Cergala. Klacz trakeńska. Dużo to mówi. Traken. Tak, traken to traken. Praktycznie wszystko ma swój początek i koniec. Miejsca, konie, ludzie, ale jedno pozostaje wieczne. Jeździectwo.